No siema, siema, witam was serdecznie na moim kanale, ja jestem Ardal, a to jest nasz kolejny odcinek naszych przygód z grą Outriders World Slayer. No mamy dać dalej, by zdobyć kryształ na szczycie Taria Gratar. Nie będę niepotrzebnie przeciągać. Zachęcam was serdecznie do dawania w górę, do pisania komentarzy pod filmikiem, ustawienia subika z dzwoneczkiem. Zachęcajcie swoich znajomych, by ten kanał subowali i życzę wam miłego oglądania. Jedziemy! Here's the thing about power. Once you taste it, there's no going back. But we became something more. Blurring the line between mortals and gods. The once prey. Now, we're the predators. Kryształ źródła jest w środku. Tak. Odmieliśmy walkę ostatnio w poprzednim odcinku, jak pewnie pamiętacie, a teraz idziemy dalej. Jakie rzeźby tu są. Creepy. Przerażające. Są te rzeźby. I to z tym grupojce. Tu z tym kryształ. Wiele przyszłości. Ja nie wierzyłam, a to jeszcze że jest? Ta jest możliwa. Czyli ten kryształ zadziała? Starczy na jeden ostatni Itare. Pośpiesz się, póki jest czas. A ta brama tutaj wiedzie do ścieżki ojca, tak? Nie zeszłaś nią? Ja nie wiem, co tam jest. I nie chcę wiedzieć. Im ojciec kopał głębiej, tym Anmalach wdzierała mu się głębiej w umysł. To tylko ból. Aha, tylko idziemy tam. Szaleństwo. Mamy kryształ. Trzeba iść. Proszę. Tak. Dobrze, dokąd? Do tego, kto wiedzie twój lud, do miasta Wyrwy. Może tam pójdziemy później. Ciekawe. Mamy punkty paksów kolejne. Dzięki Bogu, atakują nas. Nie mam z nikim kontaktu. Potrzebuję cię na murach. Zaheli, pilnuj atumy i ciężarówki. Dobrze. Będzie bezpiecznie. Czy jakiś mamy ekwipunek ciekawy? Te są trochę lepsze. Moment. Okay. Strzelba mi niepotrzebna.
Miałem to ostatnio. Nie chcę strzelby. Tego też nie chcę. Znowu strzelba automatyczna. Okej. Okay. Co się zmieniło? Buty zmieniliśmy. Więc tylko ulepszymy sobie buty. Jeszcze chyba... A, jeszcze z karabin snajperski mieliśmy, dobra. Musimy wytrzymać jeszcze trochę. Wciąż jest nadzieja. Jakie by skin dać? Damy to, ten efekt golema. A w snajperce co tu mamy? Z tego podpalenia ja tu sobie nałożę te łańcuchy. O. Okej, mamy teraz dotrzeć do perymetru obronnego. No to idziemy.
Wszyscy nie żyją. O kurwa. Więc zostałeś ty. Mury to nasza ostatnia linia obrony przed potworami. Musisz ją utrzymać. Jest tu ich trochę. O, idzie elitarny jakiś. Nie przeszkadzaj mi. Nie mogę bronić tego miejsca bez końca. Potrzebuję planu. Jest. Jedno myślę. Kiedyś kazałam podłożyć ładunki wzdłuż muru. Jest ich dość, by rozwalić wszystko, co zechce się przedostać. Odpal detonator i uzmasz te jebane twory! Okej, tu gdzieś jest. Dobra, jest miejsce z amunicją. Tam coś jest. Ale jak tam pójdę, to już nie wejdę. O tym nie wejdę. A, to jest amunicja. No dobra. Detonator. Przejdą teraz nawet przez ogień, żeby nas dorwać. Zrobimy to po staremu. A, trzeba się trochę wycofać. Burzak? Skąd cię ci tu zwinę? I to cała masa tu jest. Kurde. Mm-hmm.
Tak myślałem, że tu jeszcze jej brakowało nakładkę. Niestety matka Royal jest silna i jeszcze ma sumony. To jest najbardziej aha i wytrujące. Nie wiem, czy dam sobie radę. Dobra. Ubita matka Royu. Na chwilę będzie spokój. Zbieramy jeszcze rzeczy. Aha, kolejny idą oczywiście. Nie ma tak dobrze, jak myślałem. Jeszcze ten. Matko, ile ich tu jeszcze będzie? A myślałem, że to będzie już spokój. No to nie, kurczę. To jeszcze tych tutaj przyszło pierdeliard. Zablokowały mnie, zaraz zginę. Okej, udało się uchwycić. Na razie. Dzięki Bogu. Gdyby nie ty, już byłoby po nas. Kupiłeś nam co najmniej kilka godzin. Zróbmy z nich użytek. Idę po ciebie. Muszę ci coś pokazać. Niech to będzie jakiś. W pobliskim bunkrze jest druga winda. Dojedziesz nią do mnie.
chyba wszystko zebraliśmy. Tu jeszcze jakieś skrzynki gdzieś tu są. Nie widzę. Ta amunicja. No dobra, weźmy amunicję, wypełnimy i idziemy do tej windy. To już koniec. Burza osiągnie maksimum w nocy i nie doczekamy jej końca. 30 lat pierdolonej wojny. I po co? To nie koniec. Jest sposób na oparcie się burzy. Zahedy miał rację. Musisz kogoś poznać. Ty... To tobie go przynoszę. Ostatni z kryształów źródła. I róg, i Tare. On ocali was. Ale nie mogę wam go dać. Dlaczego? Bowiem wasi wrogowie go zniszczą. Ja się nimi zajmę. Nie. Widziałeś me miasto. Mój lud... Bez przyszłości na wojennej ścieżce. Nie ma Itare, gdy nie ma pokoju. Pokój? Po to przybyłaś tu z tak daleka? Myślisz, że będziemy pić herbatę z buntownikami po tym, co się stało? Przykro mi, ale nie. Nawet dla twojej dziwnej magii. Atumu. Myślałem, że pomożesz. Poznałem przywódczynię. Nie podda się od tak. Ale trzeba spróbować. To i tak bez znaczenia, jeśli zginiemy. Czy pokazać ci przyszłość? Shira, co jest? To niemożliwe. Jak? Ty to sprawisz. Patrz. Co zobaczyłaś? Poruczniku, do mnie. Ślij posłańca do komendantki. Chcemy negocjacji. Negocjacji? Marszałku, oni mordują wszystkich posłańców! Ale nie tym razem. Przekażcie, że chcemy się poddać. Zdziwiło. Robi się naprawdę ciekawie. Gdzie jest ten poziom apokalipsy? No, był na 10. Jeszcze mam na goldu. Okej. Karabin szturmowy. Sobie zamienimy ten karabin.
No większy damage to jest takie sobie. Ja też. 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 Ale karabin wydaje się lepszy. Ma mniejszy magazynek, ale ma większe obrażenia. Więc chyba będzie lepiej. Musimy trochę broń zmodyfikować jeszcze. Okej, idziemy na szczyt pokojowy. Ale to, moi drodzy widzowie, w następnym odcinku. Jeżeli ten wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Zachęcam was do pisania komentarzy pod filmikiem, zostawienia subika z dzwoneczkiem. Zachęcajcie swoich znajomych, by ten kanał subowali. I do zobaczenia w następnym odcinku. Siema!